Cześć, stryjek! Co dzisiaj robimy? Rura się komuś zapchała. To będziemy musieli ją przepchać, nie? U matki byłem. Znowu chcę malować mieszkanie, ale nie ma komu robić, bo w Anglii wszyscy są, kurwa. Ja będę zapierdalał z tym pędzlem sam. Znowu. A myślisz, stryj, że z naszego fachu tam też potrzebują? A źle ci tutaj? Co na wyspach lepiej? Też się trzeba z ludźmi uszarpać. No, trzeba. Benzyna? Diesel. O kurwa. No to będziemy wyglądać jak para pedałów. Pedałów zaraz. No, wszędzie pełno teraz tych ruskich, skośnych i arabusów, nie? No i ostatnio wchodzę do sklepu i tam za ladą stoi taka jedna. Keks chciałem dla matki kupić. Keks. Ta się drze na cały sklep. No sex, no sex! Gdzie Audi? Czarne Audi 3 litry w benzynie. Poszło do Żyda. I tym teraz będziesz graty wozić? No jak zwykle, rudera. Trzecie piętro bez windy, co? A co? Śpieszysz się? Nie o to chodzi, stryj. Po prostu miałem być u matki, jakiś kran jej cieknie czy coś i... miałem graty u niej zostawić. Graty? Kogo? Jebał cię pies. Uczciwi ludzie! Ludzie! To nie jest w porządku. Chudy mi się oświadczył. Co?
żeś podjechał tym czerwonym piździelcem? Kryśka się uparła, co miałem zrobić? Co uparła. Żeby baba samochód wybierała. Widzisz, takie czasy. A on? Co zawinił? Nie wiem, co on we mnie widzi. Nie gotuję, cały dzień siedzę tylko w tym barze, palę. No i dzieci nie lubię. Chudy to sam jak takie dziecko. Ścisz pałę? Podać coś? Nie, dziękuję. Wiesz, co to jest? No, łoś. Sam kurwa jesteś łoś. Dziadek przywiózł go z Berlina Zachodniego. Jak nam położył na łóżku, tośmy z twoim ojcem północy się na niego gapili. Zasnąć nie mogliśmy. Jak dziś pamiętam. No ale inne czasy były. Teraz dzieciaki mają wszystko, a wtedy komuna, PRL zasrany. Twój dziadek był w opozycji. Wiem, stryju, wiem, że dziadek był w opozycji. Co teraz stryj mi zaserwuje jakieś pierdolety o konspiracji, co? Żeby nie ten łoś, to byśmy wszyscy w pierdlu wylądowali. Jak Ubecja zrobiła nam wjazd na chatę, to ojciec w ostatniej chwili skitrał bibułę i ulotki dołba temu łosiowi. Taki chuj znaleźli. No dobra, no stryj mi tu wyjeżdża z jakimś fajansem o Solidarności, a wolną Polskę teraz mamy. I co ja miałem Kryśce powiedzieć, że to jest Wałęsa, Anders? Ten łoś to jest jak członek rodziny. On walczył o niepodległość, o wolność, twoją i moją, a ty się baby boisz. Jakbyś Kryśki nie znał. Jak mnie zobaczyła z tym porożem, to wiesz... Dupa jesteś, babie się trzeba umieć postawić. Rodzinne pamiątki szanować. Stryjek. No? A wy tu czego? A bo co? No nie. Żadu masz? Co? W biurze nie dają palić. W biurze? Kurwa, nigdzie nie wolno. W metrze, w pubie? Kurwa, nigdzie. W metrze, w pubie to jeszcze bym rozumiał, ale żeby w robocie człowiek nie mógł. No to wszystkiemu Unia jest winna. Kto? Bruksela. Jebane warzywa. I co? Sam na dymatu latasz? Kurwa, sam. Motyl co prawda niby rzucił, ale jebie mu spyska w fajami cały czas, jak stąd do Miami. No? Kurwa, rzucił. A sekretarka jara ze starym w jego gabinecie. Ja pierdolę, to jest normalnie takie jebane niewolnictwo. Się zastanów, kim ty jesteś. Rysiek. Kurwa, Rysiek jest. Widziałeś go? Rysiek, kurwa, jest. Stryj, bo my z tym nie obskoczymy. Kurwa, nie mogłeś wcześniej sprawdzić. Cześć, Mieczu. O, cześć. Cześć, młody. Cześć. Co tam? Po fajans przyszliśmy. To co zwykle? Pełny zestaw remontowy, tak? Dobra. Co tam u Helci? A dziękuję, do srania. Zaskoczyła mnie ostatnio. Coś za dużo na kolację zjadłem, nie? Przez myśl mi przeszło, że może chce mnie otruć. Ale
Tak na poważnie to... Słabo się poczułem. Mroczki przed oczami, oddechu mi zaczęło brakować. Mówię, Helcia, dzwoni po karetkę, nie? Leżę na tej wersalce, pikawa mi napierdziela. I tak patrzę na moją babę i tak zobaczyłem wtedy tak jakby... Jak... Miłość? Aj tam, miłość. Tam. Takie chuj wie co, no. To ja pytam, Helcia, co ty dla mnie taka dobra jesteś? No a ona tak patrzy na mnie prosto w oczy i mówi mi, że jest taki stary myśliwski zwyczaj, że jak trafią na polowaniu jelenia albo łosia, to on jeszcze żyje. No to wtedy myśliwy wkłada mu do mordy kostkę cukru. Było tyle nie żreć na noc. Wszystko mamy? No jak nie, jak tak. Tylko żeby nie było tak jak ostatnio. Komin masz? Dobra. Cześć. Ta, jest ze mną. Ja jeszcze nie. Ja jeszcze, mówię, że jeszcze nie zaczęliśmy. Dobra, powiem. No. Twoja matka dzwoniła. No. Kran miałeś jej naprawić. No, ale co, teraz mam lecieć? No. Zła jest bardzo, czy... A co, nie znasz jej? No. Dobra, a co z robotą? Robota nie chuj. 3 dni może stać. No już, wypadł, poczekam na ciebie. 30 minut wrócisz. Zawsze byłeś taki wątły. Najmniejszy z całej siódemki. A twoi bracia to chłopy jak byki. Jeden głupszy od drugiego. To nie mogłaś po nich zadzwonić? Tak to musiałem z roboty się zrywać. A wiesz, co jest najgorsze w starości? Wcale nie żylaki, Alzheimer, niewidzialność, przeźroczystość. Wszyscy cię olewają. Jasnej cholery. Widzisz mnie? Widzisz? To słuchaj, jak do ciebie mówię. Narzędzia masz? Zrobione.
Powiedz stryjowi, że jest robota jutro w Śródmieściu. Poleciłam was. Niech do mnie zadzwoni, to powiem mu co i jak. Ty mówił, że trzeba się postawić. Znaczy, kobiecie. Trzeba. No trzeba, to po co mnie stryj wysyłał do matki? Robotę mamy, a ja latam w tej wewte jak jakiś złamas. Matka to jest co innego. A jak się swojej babie nie postawisz, to skończysz jak ten łoś. Z kostką cukru w mordzie. No, już połednie, a robota leży. Czego? Kibel zapchany! Dzwoniłaś do tych speców od sraczy? Dzwoniłam, mieli być już wczoraj. O, dzień dobry, panowie ze spółdzielni, tak? Zapraszam. Ja was wszystkich, kurwa, wypierdolę! Co się patrzysz? Fachowcy. Sracz jest tam. Dzień dobry. Panowie od boczka. Nie od boczka, tylko od pana kiełbasy. A wiesz, dlaczego nas tu przysłał? Bo chciałeś wyruchać pana kiełbasę, a on bardzo tego nie lubi. A wiesz, dlaczego tego nie lubi? Bo go potem dupa boli. Teraz skup się. Bo dostaniesz zagadkę, która uczy i bawi. Jakiego koloru rysio ma skórę? Białą, czarną, żółtą czy zieloną? Białą? Białą. No to co ty mi tu, kurwa, jakąś chatę wujatoma odpierdalasz? Chłopaczyna chce se zajarać, to go gonisz na dół? Niewolnika sobie znalazłeś? Rysiu! Ty lubisz takie traktowanie? No nie, no wolałbym zajadać z innymi tutaj. Widzisz? Wolałby. Młody, bierz się do roboty, bo już grubo po hejnale. Panowie, ja zapłacę. Potrzebuję 3 dni. 2. 1 dzień. Jestem uczciwym biznesmenem. To właśnie cenię w ludziach najbardziej. Uczciwość. Pamiętasz, jak miesiąc temu byłeś po kasę u pana kiełbasy? Czy ktoś cię pytał, po co ci ten szmal? Prosił cię o jakieś zabezpieczenie. Miałeś tylko oddać w terminie. No. I to właśnie nazywamy uczciwością. Patrz, kurwa, tyle lat w zawodzie, się nie mogę przyzwyczaić. Skurczybyk miał twarde kości. Następnym razem udar trzeba wziąć. Tak się jakoś nieszczególnie czuję.
Ty, Jacek, a może byśmy się tak dzisiaj troszeczkę... napili, stryjek? Myślisz? Kurwa, nie mogę. No, Kryśka czeka z obiadem. A, matka mówiła, że jutro mamy jakąś robotę na Śródmieściu. Ale to niech stryj do niej dzwoni. Stryj da tego łosia. Zasadami. Uczciwi ludzie, nie zostaną flyerami. Trzymaj pion, o zasadach swych pamiętaj. Szanuj to i rodzinę nie odświęta. Matka, całe życie już złączony. Szanuj czas, przez nią tobie poświęcony. Żona, ona musi to przetrawić. Nie bądź łos, babie trzeba się postawić. Biała nic, po szturku idziesz dalej. Zasadami wyplecione, mamy życie całe. Nie bój się, zastanów się, kim jesteś. Za szacunek pracujesz, każdym czynem, każdym gestem. Biała nic, po szturku idziesz dalej. Zasadami wyplecione, mamy życie całe. Nie bój się, zastanów się, kim jesteś. Za szacunek pracujesz, każdym czynem, każdym gestem. Zasada numer jeden to uczciwych zapamiętaj. Chociaż na niektórych ludzi to Achillesowa pięta. Rodzina, pamięć i szacunek. Tyś kowalem swego losu, ty budujesz wizerunek. Nie zapomnij, co dostałeś od pradziada. Kto nauczył ciebie zasad, to hierarchię ci układa. Ale wiesz też, że budujesz zaufanie. Twoje czyny pokazują, czy ty zasługujesz na nie. Biała nic, po szturku idziesz dalej. Zasadami wypleczone, mamy życie całe. Nie bój się, zastanów się, kim jesteś. Za szacunek pracujesz, każdym czynem, każdym gestem. Biała nic, po szturku idziesz dalej. Zasadami wypleczone, mamy życie całe. Nie bój się, zastanów się, kim jesteś. Za szacunek pracujesz, każdym czynem, każdym gestem. Uczciwi ludzie żyją zasadami. Uczciwi ludzie zostaną flyerami. Trzymaj pion, o zasadach swych pamiętaj. Szanuj to i rodzinę nie odświęta. Matka, całe życie już złączony. Szanuj czas, przez nią tobie poświęcony. Żona, ona musi to przetrawić. Nie bądź łos, babie trzeba się postawić.